Okej, tak wygląda wujek Kopera po pierwszej nocy w Cabo. Hotel jest bardzo wypasiony, Józefowi się podoba. Daliśmy ognia tak jak należy wczoraj. Dopiero od 11 jesteśmy na śniadaniu. Józef idzie zaraz pobiegać po plaży. Taki mam zamiar. Słońce, palmy, piękna plaża. Masę starych, grubych panienek. Nie ma w czym wybierać za bardzo. No, jakieś góry są za mną, Józef? No, góry są za mną. Kręcę za mną, ale ja jestem bardziej skupiony na korycie niż na górach. Koryto moje tak wygląda. Sala wypasiona. Jajeczka, bekon, kiełbaski leszczyńskie. No, także... Tam jest bara. Tyle, no. Jedziemy za chwilę do mariny zabukować jakiegoś fishermana. Może połapiemy coś z piry, poświrujemy jakieś rybki. Okay, tak na konikach ludzie jeżdżą, mi się kiedyś też to przytrafiło, jeździłem na konikach, ale teraz już jestem za stary, teraz sam udostępniam swojego konika do jazdy. Konik maksymalnie 230 funtów, a ja mam 247, także limit mam troszeczkę przekroczony i niestety nie przyjmują mnie na konika. Opera mnie tu chce paść cały czas wódką, ale muszę mu nieraz odbój zrobić i piję wodę ze sokiem i lodem, bo bym je zmasakrował. Pierwszy dzień, no tu zbałamucił wszystkich, wypił kurwa z litrę wszystkiego albo dwie. Samej tequili, kurwa, tej. Tak, tylko że potem dwa dni chorowałem, to tego nie, już nie dodajesz. Chorował, ale rozumiesz, biłeś tu chłopie i pocieszałeś wszystkich, kurwa, tu byli. No, to jest ten bulldog tygrys. Ten cały czas, chłopie, cały czas w akcji. Dobrze mówi, bo cały czas jest. W kadrze jest. Dobrze mówi, bo cały czas jest niebezpieczny. Także, cały czas lepiej. Wiesz jak ma być. Nawet jak śpi, to jest niebezpieczny, chrapie jak dzik. Także cały czas jest niebezpieczny. A tutaj mamy wszystko. Piękne. Piękne palmy. Pokaż się ty, tygrysie afgański. A to tutaj są nasze trzy oczka wodne. Cztery nawet. Jedno duże. Pięć jacuzzi. Helikopter na dachu ląduje. Tam są dyskoteki, wieże. Także tu pełną parą wszystko się buje. Proszę bardzo. A teraz przyłapiemy Józefa, jak sobie w basenku po prostu drinka popija. No nie popija se drinka. Uczy się po prostu pływać, a drink mu tutaj stoi. Mój kolega znęca się nade mną cały czas. Pij. Pokazuj, że pijesz w ogóle, no. To prawda, kobiece drinki, no ale lepiej, żebyś w ogóle pił cokolwiek niż nic. Wszystkim gdzieś tu mieszkamy na piątym piętrze w tym budynku. A to jest taki ładny front od strony oceanu, jakieś wieloryby, jakieś palmy, jakieś fontanny. Tak ogólnie jest tak na dwa razy. Sami starzy ludzie, żadnych młodych dób nie ma. Same stare. Między innymi mój kolega Tarnowa, czarny, brzydki, gruby, niedołężny, nogi bolą i w ogóle siedzi chyba dwa dni w jacuzzi. Żyjesz? Nie odbiła ci palma? Siedź, bo ja zaraz do ciebie wchodzę. Kwiaty dla moich gości piękne, ładne, fioletowe. Laseczki wyszczuplone. Takie po amerykańskich hamburgerach, hot-dogach i fryteczkach. Także basen z barą, w której się pierwszy dzień zaprawiłem na biało. Dwa dni dochodziłem do siebie, żeby wytrzeźwieć. Także ogólnie jest jak jest. Józef dwie godziny już siedzi w jacuzzi. No, jest już troszeczkę w zaciemnionym miejscu, ale Józef tutaj sobie wypoczywa.
na dobrych wakacjach koperom. Pełna kultura, pełna Ameryka. Po prostu tak wyglądają czasy dla bogatych. Na leniwca. Na leniwca dla bogatych, okej? Także, nam masuje. Także bawmy się, kochajmy się, rozmnażajmy się. Masujmy te dupko. Tak. Także dobrobyt musi być. Idę zorganizować dzisiaj kolację. Taką jakąś w miarę elegancką tam u góry w talerze. W talerze. Nie wiem co to dzisiaj ma być, italiańskie albo sushi bar, no ale co by nie było, to może być lepsze jak te bufety, bo już się nam znudziły bufety, Józek, nie? No. Jemy coś teraz wykwintnego i w niedużych ilościach, tak? No to idziemy już? Nie, no ja idę zamówić na recepcję, a ty jeszcze siedź. A potem się przeniesiemy do normalnego basenu, nie? No. Wiesz, także wiesz jak jest, no. Żeśmy tutaj w marinie dobili targu. Jutro o której przyjeżdżasz? O siódmej. O siódmej, chłopie, to ten ciekłe, nie wyśpimy się. To mi się już nie podoba. Także tak marina wygląda, za chwilę tu będziemy ryby łapać. Mnie nie kręcisz, to co kręcisz? Józef, żeby cię kręcić, to musisz uiścić opłatę. Tu jest bardzo expensive miejsce. $20 to jest pozycja wyjściowa. Tu człowieku, za mnie jak 20 człowieku nic nie jesteś w stanie załatwić. Same skurwysyny od razu. Człowieku nic. Są pieniądze. Człowieku nic nie załatwisz w małych pieniądzach. Wszyscy chcą na kasę, kopera, kurwa, można oszalić. Ale jest frajda, no to tutaj człowiek jest, wiesz, może raz, może przyjedzie jeszcze, no kurwa. No, drugi dzień, myślałem, że go zmarnujemy na kacu, ale kac pomału przechodzi, bo się przyjęło mi już pół piwa. No pelikanów mają, człowieku, tak, u mojej babki na podwórku kur. Także góry są piękne, samolot nad górami, powinien się tu zaraz rozbić, żeby było more atrakcji na... Masz coś do wypinania? Na filmie. Ale tu jest, Józef, pięknie i ciepło i człowieku bez majtek jestem, bo bym popływał może. Okej, okay, jestem w Clinic Station. Tutaj akurat się trochę spóźniłem. Goście już oprawili rybkę. To jest tuna prawdopodobnie. No i tu już mięsko w woreczku popakowane jednym, drugim, trzecim. I tu ktoś już na surowo jadł z cytrynką i soja sos chyba, tak zwane sushi albo poki na surowo. Barracuda, señor? Barracuda. You gonna eat? Huh? You gonna eat this fish? Bueno, por comida. Huh? Ceviche. I know. Do góry, Józef! Do góry, no rasa, dobrze! Okej, moja pierwsza w życiu barakuda. Nie jest wielka, ale wypracowana ciężko. Także ładna, kolorowa. Super, tańczy na ogonie. No, tak wygląda wyjazd na nasze jeepy, głady. Jedziemy tu gdzieś przez jakieś góry, takie bardzo fajne, niebrzydkie. Tam ocean. No jak? What is this? Opera tu da mnie nas na troszeczkę. Yes, Raymond. What? Walmart. Walmart is over there.
Okej, może chycimy Walmart, może nie, ale mówi, że jest Walmart. Jak jest Walmart, to jest wszystko. Wszystko, Starbucksy, nie Starbucksy, wszystko. No. Starbucks, drugi Starbucks jest... No pisze, GeForce. GeForce, to jest nasza kampania. My mamy te, czy tam? Te, Joseph, te żółte albo czerwone, nie wiem, które nam dadzą. Albo pomarańczowe, ale nie, myślę, że pomarańczowe są za drogie. Kopera teraz leci w kosmos. Już jest ubrany. Na Marsa lecenie w kosmos. No to mówię. Do swoich wracam. Czeka być wsadzony do rakiety, bo sam nie wejdzie. Do swoich wracam. Rakietą do góry. Do swoich wracam. Partnera ma tu, kurwa. Józef, ty niewiele lepiej wyglądasz jak Gagarin w 65 roku. Do góry proszę. Tak jest, jak Gagarin. Idziemy lecieć. Józef, ale odsuń się, pokażemy, z jakimi dupami lecimy, nie? W ten kosmos, nie? Nagraj te skutery. Tak, skutery. Skutery to będzie czas nagrywać, okej? Na razie nagrywamy te laski z Marsa. Skuterki. Skuterki, tak. No przyjechaliśmy. Nad ocean. Joseph jest przede mną. Już ktoś tu na dole jeździ. Tam może trochę poszalejemy ostrzej. Joseph, będzie boom! Będzie boom! Nie wiem, poczekaj na niego. Powiedz coś. I don't know. English, Polish or Mexico. Doesn't matter. Let's speak. Speak. Muchas gracias. Jadą następne świry. O, gali, mal. O to mi chodziło, żeby moje spragnione nóżki dostały troszkę wody. Come on, Ocean, come to me. No, ta powinna dojść do mnie. Doszła, kręcę ją, Joseph, kręcę ją. San Luca del Cabo, tak wygląda. Wjeżdżamy od drugiej strony. Nie kręciłem przed tym, jak żeśmy wyjeżdżali. Wracamy z tych kładów. Krzyże tylko wszędzie, tak jak w Polsce. Głęboko wierzący naród. Co wzgórze, to krzyż. Także Sławkowi się powinno podobać, naszemu koledze, tak? Okej, ja myślę, że jedziemy przez główne centrum turystyczne. To była marina, mamy tutaj teraz coś tam, jakieś niegłupie sklepy, niegłupie tawerny, dużo turystów, także... Okej, niedziela, przyjechałem do Cabo Pulma, kiszka jakich mało, prawie nikogo nie ma, pogoda jest do dupy, wieje tak, że stanowa gan,
A po prostu, no, słów brak. A 2 godziny, kłamali mnie, że jest 45 minut. Z tego 40 minut po wertepach, bez asfaltu. Także tak to wygląda. Cabo Pulmo. A jest totalnie jednak zbyt duża fala, zbyt wiecznie. Prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Także jestem załatwiony po całości. Z nurkowania mojego wyszły nici. Jedyne co, to zobaczyłem ładne świnki. Młode z matką. No i trochę fajnych widoków. I tyle. Wieje, wieje. Jeszcze raz wieje. A trudno to nazwać czymkolwiek. Tu jest parę szałasów. Nie zasługuje to na miano jakiegoś ośrodka turystycznego ani wioski. Po prostu nie mam słów, no po prostu masakra. Jestem załamany. Tyle. Góry może ładne, palmy ładne, wiatr ładny, fale jeszcze piękniejsze, skały na oceanie bardzo ładne. Tyle. O boj, przykro mi, ale opuszczam to wymarte miasto. Nic się tu nie dzieje. Po prostu jest 3 czy 4 bary, gdzie podobno można się piwa napić. Ale niestety prawda jest taka, że mi się pić nie chce. A przed tymi barami nie ma ani jednego auta, czyli nie ma ani jednego turysty. Spotkałem, nie wiem, może 8 turystów. Jedno auto, minęło mnie po drodze 6, które wracały już, byli przede mną i podziękowali i wrócili. Z tyłu za mną chyba jedzie jedno auto. I to wszystko, także droga wygląda tak przez 10 km. No, 10 mil. Miejscami jest gorsza, miejscami jest troszkę lepsza. Ale ogólnie jest tak samo niespecjalna. No, jestem mocno zdegustowany. Widoki bardzo ładne. Albo do jakiegoś bogatego rancha nad samym oceanem. Okej, wyjechałem na normalną drogę. Ona wcale nie jest normalna, no ale jest asfaltowa. No i taka panorama jest właściwie wszędzie. Przez całą drogę, jak jadę. Nissanikiem sobie jedziemy 100 km na godzinę. Czasem troszkę więcej, ale nie spieszymy się. Uważamy na drogę, bo tu konie, krowy i inne ufolutki. Okej, jak zwykle zgubiłem się, ale jestem w fajnym miejscu. Są duże statki, wiele fajnych rzeczy. Muszę to po prostu uwiecznić, nakręcić. Mewy, dzikie węże, piękne bołty. Kobiet nie widzę jak na razie, ale piękna plaża, można się wykąpać. Można stracić kupę kasy.
życie i w ogóle i w szczególe. O, ten statek mi się podobał, ten trzymasztowiec specjalnie dla Gosi. Jeszcze żagli nie postawił, ale nie mam czasu, muszę jechać za gościem, bo się zgubiłem i mam za nim jechać, także pojadę. Tyle. Może krótko, ale dość ładnie to wszystko wygląda. Okej, takim gównem jeżdżę. Tyle, jak się schylę. Okej, tak wyglądają flaki z Marlina i pozostałe. Spóźniłem się trochę, a wzięli i wycięli już rybie wszystko. Został tylko dziób. Niestety, ale to nie jest ryba, którą mi było dane złapać. Muszę się z tym pogodzić. Ryba jest piękna. Okej, nie ma czasu na bullshit. Idziemy gdzieś dalej. Wszędzie to samo mydło i powidło. The red one. Is it short or what? Okay, how much? Extra large. Extra large. How much you want? $15. $15? $15. How about 10? $13. No. 10. Ten. I got 10 in my pocket if you want it. $10. Troszkę za dużo jak na mój gust. No ale trudno, muszę się z tym pogodzić. Na razie zobaczę, pokażę wam jak biedacy żyją w Meksyku. Jak się bawią. Gdzie te foki? Miały być tu foki już w porcie. He's filming. I'm going. 2 o'clock, okay? No. Yes! You have a camera. Yeah, and then we go to San Marino. Okej, tak się nazywał nasz hotel. To jest jego pełna nazwa. Recepcja, butiki. No niestety, nie palą się dzisiaj znicze. Wczoraj to ładnie płonęło. San Jose jest takie troszkę dla emerytów i totalnie starszych panów, takich jak my. Niewiele mogących już także tak to wygląda. Ja tu też byłem i się dobrze czułem. I niestety jutro musimy z tego bajkowego raju wyjechać. Niestety, no. Tower jeszcze nakręcimy, bo on tu wygląda tak trochę fajnie. Jak na tarnie. Tak. I do tego pełny księżyc jeszcze. Także wszystkie bajery, rowery. Wszystkie gwiazdy nasze.
Thank you.
I have a question for you. ¿Les gustó el show? ¿Do you like the show? ¿Sí o no? ¿Yes or not?